Z wami słowa Ewangelii według świętego Jana, pierwszego dnia po szabacie, maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich. Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył, Leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami. Ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Oto Słowo Pańskie. Przyjść Duchu Święty, przez serce Maryi, przez stawnictwo świętego Jana. Przyjść, abyśmy doświadczali tego, co doświadczył Jan. Bycia blisko serca Jezusa, na Jego piersi, aby poznawać głębie tajemnic Jezusa. Schala Maria melae to, to, lo shalan. Edna kolejna, fara me to Adonai melae Święty Jan napisał kilka listów oprócz Ewangelii i Apokalipsy. Pierwszy list Świętego Jana jest najdłuższy. I opituje w teksty, które mówią o Jego bliskości z Jezusem wobec Jezusa. Zwraca się do chrześcijan umiłowani. Oznajmiamy. Czyli mówi to nie tylko w swoim imieniu, ale także w imieniu pozostałych apostołów, to co było od początku, co usłyszeliśmy o Słowie Życia. Słowo Życia to Pan, to Jezus. Jakże podobne słowa do prologu, czyli wstępu z Ewangelii Jana. Słowo Życia. Piękny tytuł syna Bożego. Słowo, które jest życiem, które daje życie. Słowo ożywiające. Życie, które jest w słowie, a słowo to Bóg. To druga osoba Trójcy Świętej. Co ujrzeliśmy własnymi oczami? Na co patrzyliśmy? Mówi tu o swoich zmysłach, o tym, że oczami ciała widział to Słowo, które stało się ciałem. Gdyby Słowo, gdyby Syn Boży nie stał się ciałem, jakżeby Jan mógł je oglądać? Jakże pozostali mogliby oglądać z apostołów? Słowo życia stało się ciałem życia. Patrzyliśmy, patrzyliśmy na Jego Twarz, na Jego oczy, na Chrystusa, Jego postać. Widzieliśmy Go, ale nie tylko oczami ciała, ale także oczami serca. Tak dzisiaj również mówi w tekście z komentarza do tego listu święty Augustyn: Oczy serca oglądają Słowo Życia. Oczy ciała, oglądają Syna Bożego, Słowo Życia, które stało się ciałem. To są piękne tajemnice naszej wiary. Aż może powiedzieć, duchowo kręci się w głowie, jak wielkie tajemnice poznajemy, przeżywamy. My również patrujemy się w Słowo Życia, kiedy jest Eucharystia, kiedy jest Adoracja. I czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. My je widzieliśmy. O nim zaświadczamy. Dotykać dłońmi słowo życia, które stało się ciałem. Tak, ile razy mieli okazję dotykać Pana. On im na to pozwalał. Ile razy mogli poczuć się dotknięci przez Pana, przytuleni do jego serca, objęci. Na pewno, kiedy Wracali z misji ewangelizacyjnych, kiedy ich posyłał, na pewno witał się z nimi w taki sposób, przytulając do serca. Mogli dotykać dłoni Jezusa po zmartwychwstaniu, oglądać jego także przebite stopy. Dotykali to życie. Dotykali tego, który zmartwychwstał. Oni. Widzieli objawiającego się Syna Bożego, a przez Syna objawiał się także im Ojciec. Zaświadczamy, jesteśmy świadkami tego, oznajmiamy życie wieczne, które było w Ojcu. To życie wieczne w Ojcu, to Słowo Życia, to Syn Boży, to Jezus. On był i jest w Ojcu, a przez Niego my będziemy także i w Ojcu. Przez to chce Jan również... Nam powiedzieć życie, które się objawiło, czyli ukazało, oznajmiać życie wieczne, czyli głosić je. W Ojcu jest życie, w Ojcu jest Syn Boży. W Ojcu my, jako duchowi synowie, córki, przez Niego, przez Jezusa, przez Słowo Życia, będziemy w Ojcu a nawet więcej, już nim jesteśmy. Przez słuchanie słów słuch Jezusa, przez spożywanie Go dotykały nasze ręce w Eucharystii, apostołowie dotykali także Chrystusa. Każdy kapłan może to czynić. Dziękuję Bożemu miłosierdziu, że ja również dotykać słowa życia. Jak bardzo więc Serce i dłonie Kapana muszą być święte i czyste, nie tylko namaszczone w sakramencie e, kapłaństwa, bo to jest e, poprzez święcenie e, Kapan ma do tego prawo dotykać słowa życia, Syna Bożego. Jest namaszczone, ma namaszczone dłonie w chwili sakramentu święceń. Nam zaś zostało objawione, co ujrzeliśmy, usłyszeliśmy, oznajmiamy także Wam, abyście i Wy mieli współuczestnictwo z nami. I znowu się powtarza. Ujrzeliśmy, usłyszeliśmy. Swoimi zmysłami mogliśmy <kuh> doświadczyć obecności Słowa Bożego, Słowa, którym jest Jezus. A więc. Swoimi zmysłami możemy doświadczyć obecności Słowa. Tak, oglądamy go przecież w Eucharystii, słuchamy Jego słowa. Kapłan może dotykać. My zresztą też, kiedy spożywamy przecież Pana, możemy go dotknąć swoimi ustami. Węch, smak odczuwają obecność Słowa życia, Jezusa. Nasze ciało doświadcza więc obecności Pana. Ale przede wszystkim dusza i serce, ale ciało również. To jest niewiarygodne. Więc to, co doświadczali apostołowie, co doświadczał Jan, możemy i my doświadczasz, możesz także i ty doświadczyć. Mieć z nimi współuczestnictwo, to właśnie mieć z nimi w taki sposób. Mieć współudział w tym, co doświadczali oni, apostołowie Baranka. Szczególnie najpiękniejszy, najbardziej umiłowany apostoł, Jan, ten doświadczał najwięcej tych tajemnic najgłębiej, najmocniej, najgoręcej. Dlatego wie, co mówi dlatego wierzmy Janowi dlatego miłujmy także Jana bo jest naszym bratem i przyjacielem w Chrystusie. Starajmy się do Chrystusa zbliżyć tak bardzo, tak blisko, jak On. Nawet Piotr nie był tak blisko. Nawet Piotr nie położył swojej, swojej głowy na piersi, czyli na sercu Chrystusa. Nawet Piotr nie był tak blisko krzyża jak Jan. Kto był pierwszy przy pustym grobie, czy wszedł, raczej tylko schylił się, może nie wszedł, dopiero wszedł po Piotrze? Jan. Jan był pierwszy. Zatrzymał się przy grobie dlatego, że chciał uszanować Piotra. Piotr jest pierwszy z apostołów, ale Jan najbardziej umiłowany. Więc to miłość, która była w Janie, miłość Jezusowa go tak rozpalała, taki był szybki. Dlatego ten, kto miłuje, jest szybszy. Dlaczego Jan został, jest nazwany też takim symbolem orła? Orzeł to jedno z najpiękniejszych stworzeń najpiękniejszy, zdaje się, że właśnie można powiedzieć, ze wszystkich ptaków, który wznosi się najwyżej, widzi więcej, i także jest to szybki ptak szybko lata. Dlatego dzisiaj jest święto Orła, czyli Jana Apostoła, niebieski orzeł, niebiański ptak, Jan Apostoł. Dlatego, jeżeli chcemy być blisko Chrystusa, to trzeba nam być nie kurczakami, ale orłami. Jak Jan Apostoł. Bądźmy jak Orły. Miejmy. Rozpostarte skrzydła, a skrzydła orła są rozpostarte, są szerokie, długie. I wzbijajmy się wysoko. Lećmy wysoko, tak wysoko jak się da. Jak Jan Apostoł. Jemu się udało. Dzięki jego wstawiennictwu nam również się uda. Więc chcesz być orłem? Jeżeli tak, to proś Jana a nim się staniesz. Mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Czyli poprzez apostołów, poprzez Jana mogę mieć współuczestnictwo z Ojcem Niebieskim i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Ci wstawnicy, Niebiańscy, ci apostołowie nam w tym pomagają i więcej, to jest wolą Boga, aby tak się stało. Przez ich stawienictwo, świadectwo, słowa, wiarę, ich życie męczeńskie, oddawanie swojego życia, przez śmierć Jan, przez męczeństwo duchowe, serca, oni nam pomogą być jedno z ojcem i synem. Oni są już zresztą jedno z ojcem i synem w Duchu Świętym. Dlaczego Jan to wszystko pisze? Bo powiedział, że pisze wam to w tym celu, tak napisał, tak powiedział, aby nasza radość była pełna, aby nasza radość była wspólna. Jan nie chciał się tylko sam radować tą radością bycia z Panem, ale chcę, żeby wszyscy, do których dotrze ten list, którzy będą czytali, słuchali, ten list Jana, aby mieli radość, radość pełną którą On ma w Słowie Życia i w Ojcu Niebieskim. Niech ta radość więc przenika dzisiaj nasze serca. Jego słowa świętego Jana to jak słodkie wino. W niektórych miejscach święci się wino, spożywa. Dobry to jest zwyczaj, ale można powiedzieć, po co mamy spożywać wino te fizyczne, materialne, Skoro możemy spożyć wino duchowe, a tym winem właśnie jest Słowo Jana, listy, Apokalipsa, ale szczególnie Ewangelia. To jest właśnie słodkie, niebiańskie, młode, duchowe wino. Dla serca, dla ducha. Ono nie powoduje to, że człowiek pod wpływem tego będzie nieszeźwy, ale powoduje, że podpływem tego słodycz nauki Jana przeniknie twoje serce, nasyci je, napoi. Tego wina potrzebujemy, pijmy jak najczęściej z nauki Jana, z wina Jana Apostoła.